dla mnie wstrząsem, dla młodego ratownika, który złożył przyrzeczenie, był udział w akcji ratowania, niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 roku. To, co tam zobaczyłem, z czym się tam spotkałem, zderzyłem, zrobiło na mnie ogromne wrażenie i do dzisiejszego dnia i do końca życia zapamiętam. Jeżeli nam się cokolwiek przydarzy, po stronie na przykład granicy, po stronie Republiki Słowackiej czy Czeskiej i do akcji wkroczą ratownicy górscy tamtych państw, no to bez ubezpieczenia mamy fakturę. Ona może opiewać na koszty od kilkuset do kilku tysięcy euro. Taka aplikacja Ratunek. Jeżeli mamy, dzisiaj praktycznie każdy używa smartfona, ściągniemy sobie tą aplikację Ratunek, to w sytuacji zagrożenia po naciśnięciu odpowiedniego guzika, który jest na tej aplikacji trzykrotnego, my natychmiast widzimy, gdzie ten człowiek się znajduje. Mamy go tutaj w centrali na ekranie, jest zlokalizowany, możemy się z nim kontaktować. A ludzie ciągle jeszcze nie wszyscy udający się w góry korzystają na przykład z tej aplikacji. Zachęcamy, bo to i ułatwi życie nam. Jako ratownikom szybko jesteśmy w stanie dotrzeć, opracować strategię dotarcia do kogoś, kto może potrzebować pomocy. A ten ktoś się czuje pewnie, bo wie, że już ma kontakt z ratownikami.